Także zapraszamy Państwa zawsze do Anglo-Ameryki Białystok spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Już nie musimy tysiąc razy pokazywać, proszę Państwa, ten bus w Podlasie Express, ale dzisiaj też 14 marca 2015 roku pokazałyśmy Intercity Bus, który to odjeżdża stąd, no, z centrum po prostu Warszawy. Gdy jesteśmy w Warszawie, w Rechodówkach Warszawa. Jesteśmy w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą starej wiary, starej Europy, starego tramwaju, starego papieża waszego, no i przede wszystkim starej Matki Boskiej Ostrobramskiej, no bo ona już, jej ten kult ma ponad 2000 lat. A przecież Warszawa jest drugim Efezem. Przecież Warszawa to kult kobiety, kult Matki Boskiej Ostrobramskiej. I bardziej niż w papieża wierzą. A bardziej w papieża niż w Jahwę, bo w Jahwę to wcale tutaj nikt nie wierzy. Ale tam stoją Świadkowie Jehowy, bo przyjeżdżają do was z Anglo-Ameryki, Białystok obok gitary, pomiędzy Warszawa Centralna i Złote Tarasy i z Biblią w ręku czekają na was. Także wszystkie te rechodówki katolickie stołecznego miasta Warszawy, wszystkie rechodówki zapraszamy do Świadków Jehowy do dyskusji, żebyście jako rechodówki katolickie stołecznego miasta Warszawy, no bo tutaj wiecie Państwo, są te czasy przedpotopowe, oni po prostu wtedy, no jak ten Noe poszedł głosić, powiedział, że będzie potop, są te rechodówki katolickie stołecznego miasta Warszawy. Proszę Państwa, to ten Noe, ale on 40 lat głosił, a Jezus potem powiedział, że podobnie jak za czasów Noego jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Także proszę Państwa, no oczywiście, że Jezus Chrystus, skoro się powołał na przykład Noego, oczywiście, że Jezus Chrystus bardzo wierzył w to i wiedział, że tak było i że ta kara Boża też była niejedna, bo jeszcze i w roku 607, wtedy kiedy Sedekiaszowi, ostatniemu królowi judzkiemu, wydłubano oczy, to ten naród żydowski poszedł, proszę Państwa, do Babilonu na okres aż 70-letniej niewoli. Nawet mówili, że tu w Warszawie też Żydów wypędzili w roku 68, no ale to już tak wielokrotnie było, no bo Jezus powiedział, że krew na was i na wasze potomstwo. Także wy, kochani moi drodzy, jeżeli nie chcecie być winni krwi Jezusa Chrystusa, jeżeli nie chcecie tej cegiełki, żeście to, tę cegiełkę przyłożyli do zabicia Jezusa Chrystusa, nie chcecie tego potwierdzić, czytajcie Biblię. W Londynie Anglo-Ameryki Białystok czytają Biblię. No i ta Biblia jest przecież was bardzo blisko, da się znaleźć już 185 kilometrów stąd, proszę Państwa. No bo tutaj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, wtedy nawet, kiedy były targi, proszę Państwa, książki w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, przecież Lenin to jest, proszę Państwa, i Stalin, ateizm, no w tym układzie żydowsko-katolickim, katolicko-żydowskim, katolickiej Polski, a czego możecie tutaj jeszcze oczekiwać? Wyrzucali Nowy Testamenty w przekładzie Gedeonitów, gdy Gedeonici tutaj rozdawali, wtedy kiedy tutaj w Pałacu Kultury Stalina i Lenina właśnie były targi, książki i Biblia i Nowy Testament do śmietnika. Także proszę, zapraszamy do prawosławnych, do ewangelików i do Świadków Jehowy i do mormonów, którzy tutaj uciekli do Anglo-Ameryki Białystok, stąd z katolickiej Polski. A